Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej w Nowosądeckim Ratuszu. Konferencja została zwołana na zaproszenie radnego miasta Nowego Sącza, pana Krzysztofa Głuca, który jednocześnie sprawuje zaszczytną funkcję doradcy pana premiera Jarosława Gowina. Także na zaproszenie i moje, ale przede wszystkim pana Krzysztofa Głuca są z nami włodarze Muszyny, Starego Sącza i Łącka. Bardzo się cieszę, że to kolejny taki przejaw współpracy w regionie. Dlatego bardzo proszę o poprowadzenie tej konferencji przez pana Krzysztofa Głuca. Oddaję głos i dziękuję bardzo za to, że pan doradca zdecydował się nam przedstawić tak zwaną prawdziwą historię RFIL-u na terenach ziem górskich. Bardzo dziękuję panie prezydencie za możliwość organizowania tej konferencji prasowej w Sądeckim Ratuszu. Bardzo dziękuję też panu wójtowi za udział w tej konferencji. Ona jest poświęcona programowi, o którym już była mowa. Ja miałem przyjemność też z panem Tomaszem Michałowskim, dyrektorem gabinetu politycznego premiera Jarosława Gowina, kilka tygodni temu o tym mówić, czyli programu wsparcia dla gmin górskich, tak zwanej tarczy dla gmin górskich. W tym momencie, w tym tygodniu zapadły decyzje ostateczne o przyznaniu środków dla gmin, które zdecydowały się złożyć wnioski do tego programu. Jest to program zainicjowany przez pana premiera Jarosława Gowina w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, a zarządzany bezpośrednio przez posła ziemi sądeckiej, czyli pana posła Andrzeja Guta-Mostowego, a jego celem jest udzielenie wsparcia dla gmin górskich, które zostały dotknięte ze względu na kryzys covidowy. I tutaj, co istotne, w ministerstwie dosyć długo rozmawialiśmy o tym, jakie przyjąć kryteria, w jaki sposób, w realny sposób pomóc tym gminom. I decyzja zapadła, że wszystkie te gminy, które są zaklasyfikowane przez Główny Urząd Statystyczny jako gminy górskie, otrzymają wsparcie, a więc w skali kraju to 203 gminy. I to wsparcie dotyczy przede wszystkim działań inwestycyjnych, bo każda gmina mogła, bo w tej chwili już te decyzje zapadły, mogła otrzymać do 40% średniorocznej wartości wydatków inwestycyjnych z poprzednich lat 2016-20, co oznacza, ale nie więcej niż 8 milionów. Co oznacza, że na przykład Nowy Sącz otrzymał 8 milionów, Stary Sącz otrzymał 8 milionów, Muszyna, o ile się nie mylę, też 7. Łączko nieco mniej, ale to jest kwestia skali gminy, wielkości gminy. Tutaj te inwestycje, które były realizowane w Nowym Sączu czy Starym Sączu już od wielu lat, także panie prezydencie, jeszcze za poprzednich, to trzeba jasno powiedzieć, ale kontynuowane przez pana prezydenta, powodują, że ta skala jest bardzo wysoka. I teraz ja poprosiłem o tą konferencję dlatego, żeby pokazać, że ten program wspiera w sposób bardzo wyraźny, bardzo mocny samorządy, bo to ma być wsparcie właśnie dla samorządów, które nie są przedsiębiorstwem, nie mogą skorzystać z tarczy, tych tarcz, które są przeznaczone dla przedsiębiorców, a przecież także ponoszą skutki kryzysu pandemicznego, ograniczenia w dochodach, spadki z podatków spowodują bardzo trudną sytuację i to wsparcie myślę, że tutaj będzie istotne. Chcę podkreślić tutaj właśnie tą rolę Ministerstwa Pracy, Rozwoju Pracy i Technologii, które zainicjowało ten program i udało się dosyć szybko, bo ta inicjatywa rozpoczęła się tak naprawdę w grudniu, kiedy bardzo mocno zauważono ten kryzys i w ciągu właściwie miesiąca zapadły decyzje, a dzisiaj te decyzje zostały ogłoszone i w ciągu do miesiąca pieniądze wpłyną na konta poszczególnych urzędów. Ja bardzo proszę pana prezydenta, panów burmistrzów, pana wójta o podzielenie się uwagami, na co te środki zostaną wydatkowane. Ja myślę, że to jest istotną rzeczą jest to, że te
pieniądze, tak jak tutaj siedzimy, a wiem, że na przykład pani Edyta Brągiel niestety nie dojechała, bo dzwoniła przed chwilą, że nie może dojechać. Też inne gminy, Nawojowa, Kamionka Wielka, Korzenna, otrzymały to wsparcie i to jest nadzieja na rozwijanie tego, co moglibyśmy nazywać współpracą samorządową, bo szereg z tych inwestycji, tak jak na przykład w Nowym Sączu inwestycja w ochronę powietrza, ma wpływ nie tylko dla Nowego Sącza, ale dla całej Sądecczyzny. Myślę, że to jest bardzo istotne także w kontekście transportowym. Bardzo proszę. A jeszcze jedno chciałbym tutaj zwrócić uwagę. Pan burmistrz Jan Golba, muszę powiedzieć, że od samego początku był takim głównym konsultantem, z którym ministerstwo rozmawiało. To było jeszcze kilka innych osób, ale pan burmistrz, który ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu tymi gminami górskimi, tutaj w bardzo ważny sposób dopomógł w ukształtowaniu tego programu. Również te konsultacje były prowadzone z panem burmistrzem Kazimierzem Gizickim i z panem burmistrzem Jackiem Lelkiem, bo istotnym jest, żeby kiedy podejmuje się decyzje w Warszawie, żeby te decyzje były oparte o realia, żeby były oparte o dialog z tymi, których te decyzje mają dotyczyć. Bardzo dziękuję. Gdyby panowie zechcieli podzielić się swoimi planami, co zrobicie państwo z tymi pieniędzmi. Dzień dobry państwu. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o te środki, które otrzymaliśmy, to jest dla nas olbrzymie wsparcie w sytuacji tej, która się zdarzyła, w sytuacji, gdzie praktycznie 90% naszej działalności nie funkcjonuje już od dłuższego czasu, gdzie mamy spadek dochodów, chociażby z opłaty uzdrowiskowej we wszystkich gminach uzdrowiskowych powyżej 50%. Nowa rzeczywistość jest podobna jak w roku ubiegłym, a może być jeszcze gorsza, jeżeli chodzi o te dochody. Spadek z PIT-u w granicach różnie oczywiście, ale od kilku procent do 22% w gminach uzdrowiskowych. Z CIT-u podobnie zwalnialiśmy z czynszów, więc ta pomoc w tej chwili rzeczywiście konsultowana, bo to sobie trzeba jasno powiedzieć, ona była konsultowana z nami, jest niezwykle ważna i przydatna. Ja na przykład będę mógł skorzystać z tych środków, żeby pomóc przedsiębiorcom, umarzając im między innymi podatek od nieruchomości. 80% otrzymam zwrotu z tej kwoty, czyli z tych środków z ZERFIL-u. To jest dla mnie niezwykle ważne, bo ja nie byłbym w stanie przy tych dochodach, które w chwili obecnej posiadamy, już takiej pomocy udzielić. Natomiast te środki, które otrzymałem, przeznaczam przede wszystkim na budowanie swoich produktów turystycznych, nowych produktów turystycznych, po to przede wszystkim, żeby w momentach właśnie takich kryzysowych uodpornić się trochę, ale też wyjść z nowymi ofertami dla turystów, którzy po okresie pandemicznym na pewno będą chcieli skorzystać z miejscowości takich jak Muszyna, jak Krynica, jak Piwniczna, jak wiele innych tutaj na naszym terenie, czy Rabka, bo będziemy mogli oferować różnego rodzaju usługi, również te związane z leczeniem po-covidowym i to jest niezwykle ważne. W naszym przypadku te środki pójdą między innymi na budowę wieży widokowej na Malniku. To jest takie miejsce, można powiedzieć, bardzo ważne w Muszynie, gdzie są wspaniałe, fantastyczne widoki, do którego wybiera się mnóstwo turystów, gdzie też w przyszłości jest planowana właśnie budowa kolejki gondolowej, żeby skomunikować ten obszar. Także idealnie, można powiedzieć, ten projekt mi się wpisuje w to, co mamy zaplanowane, jeżeli chodzi o Muszynę. Drugi wniosek dotyczył zagospodarowania terenu, który państwo zapewne znacie, nad potokiem Szczawnik, gdzie już jest tak zwana siłownia zewnętrzna dla seniorów na dużej przestrzeni, ścieżki spacerowe, ścieżki rowerowe dla rolkowców, miejsca wypoczynkowe, mały plac zabaw. Chcemy to przekształcić w taki bardzo nowoczesny, duży park rodzinny, czyli nie tylko, żeby było dla seniorów i dla dzieciaków w małej skali, ale żeby byłby to taki duży park rodzinny, z którego by mogły dzieci korzystać pod opieką już opiekunek, czyli coś nowego zupełnie w naszym terenie. I trzecie zadanie, które chcemy z tego zrealizować, to jest skomunikowanie i to jest niezwykle ważne też zadanie, skomunikowanie ścieżek rowerowych, które prowadzą
od Krynicy do Muszyny i dalej Eurovelo na Słowację, dalej do Starego Sącza, do Nowego Sącza, w Powroźniku, no, gdzie mamy cerkiew wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, no i fantastyczne tereny widokowe, Czarną Mławkę, reliktowe jeziorko położone w górach, czyli te wszystkie te zadania, które ja będę chciał zrealizować za te środki finansowe, są ściśle związane z turystyką. W związku z powyższym, no, gdybym takiej pomocy nie otrzymał, nie byłoby szans na ich zrealizowanie w tak szybkim czasie. Natomiast tutaj, pozyskując te pieniądze, jest gwarancja, że najpóźniej w ciągu roku, półtora, te nowe atrakcje na terenie Muszyny się pojawią. Także akurat ten produkt, który nam został przekazany w postaci tych środków, myślę, że był dobrze dopracowany i rzeczywiście możemy mówić o dużej pomocy w tym przypadku dla wszystkich terenów, właśnie dla tych gmin górskich. Dotknęła nas pandemia w sposób bardzo istotny, no, niemalże można powiedzieć katastroficzny. Zaświeciło się światełko w tunelu. Mam nadzieję na takie projekty w przyszłości również. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że ta sytuacja, ta pomoc, prawie 70 milionów dla powiatu nowosądeckiego wraz z Nowym Sączem, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności naszego obszaru funkcjonalnego, ale i powiatu nowosądeckiego. 70 milionów wydane na rozwój turystyki, na doprowadzenie do pewnych elementów inwestycyjnych, rzeczy, które planowaliśmy przez najbliższe lata, ale przez pandemię zostały ograniczone, będą mogły być zrealizowane. To jest bardzo dobra wiadomość. Dziękujemy tutaj i panu premierowi Gowinowi i w ogóle rządowi Rzeczpospolitej za to, że dostrzegła, że w tych obszarach górskich jest problem związany z schłodzeniem, zmniejszeniem dochodów i ta pomoc pomoże, powiedzmy, przynajmniej w dalszym realizacji tych zadań, które planowaliśmy i nie przyczyni się do oddalenia w przyszłość pewnych inwestycji. Przede wszystkim myślę tutaj o węźle ścieżek rowerowych, które powstało, które w najbliższych czasach będzie się bardziej rozwijało. Stary Sącz chce zainwestować właśnie w obszary wokół ścieżek rowerowych, żeby bardziej uatrakcyjnić obszar między Nowym Sączem a Starym Sączem. Tu mówimy o stawach, o zbudowaniu parkingu, o pump tracku, o skateparku, o po prostu nowych ścieżkach rowerowych doprowadzających do właśnie tego węzła Eurovelo 11 czy Velo Dunajec, ale również punkty widokowe, które z wielkim sukcesem są realizowane w Starym Sączu, powiedzmy nawet o Bobrowisko, gdzie w ubiegłym roku prawie 100 tysięcy, pomimo pandemii 100 tysięcy osób odwiedziło ten po prostu tą enklawę przyrodniczą. Jeszcze nie tak długo, bo po prostu na wakacje chcemy otworzyć ścieżkę w koronach drzew, czyli następną inwestycję. Chcemy tutaj również węzeł komunikacyjny wzmocnić, poprawić dostępność od park and ride'u poprzez ścieżkę zawieszoną nad drogą i powiedzmy bezpieczne dojście do rynku, do strefy zabytkowej Starego Sącza, ale również małe, mniejsze zadania, powiedzmy parkingi na Woli Krogóleckiej przy Ślimaku, czy po prostu parking przy ścieżkach rowerowych w Starym Sączu oraz wieżę, czy powiedzmy platformę widokową w miejscowości Przysiednica. Takie zadania chcemy z tych środków zrealizować i myślę, że to jest fantastyczne, że nie będziemy musieli przesuwać ten czas realizacji po prostu w niewiadomą przyszłość, tylko możemy siąść i dalej realizować te przedsięwzięcia służące nie tylko turystom, ale również i naszym mieszkańcom, którzy korzystają w bardzo dużym stopniu z ścieżek rowerowych i w ogóle z atrakcji, o których wspomniałem. Dziękuję. Szanowni Państwo, gmina Łącko, co do tych środków, bardzo ważnym było aspektem, że podział tych środków był bardzo transparentny, logiczny do wyliczenia. Stanowił on
średnio 40% wartości średniej z inwestycji z 5 lat. Czyli jeżeli samorząd inwestował przez ostatnie 5 lat bardzo dużo, no to więcej tych środków otrzymał. Jest to bardzo czytelne, transparentne. Gmina Łącko w ostatnich 5 latach bardzo dużo inwestuje w szereg różnego rodzaju inwestycji. I tak, środki te w wysokości, które otrzymaliśmy, 6 milionów i 44 tysiące, stanowią część, znikomy stosunkowo procent naszych inwestycji, które mamy zaplanowane na 2 lata, na wartość 32% dochodu ogółem. Czyli można powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo duży zakres inwestycji przez 2 lata, które chcemy wykonywać. W zasadzie część inwestycji już mamy rozpoczętych. Jest to budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej o łącznej wartości 27 milionów. Wczoraj podpisaliśmy ostatnią, 4. umowę już na wykończenie, na roboty wykończeniowe, instalacyjne, zagospodarowanie. Dodatkowo z tych środków, które otrzymaliśmy, zamierzamy dokończyć, wykonać wieżę widokową na Górze Modyń. Prace tam też są już bardzo zaawansowane, fundamenty zostały wylane i termin ich ukończenia przewidywany jest na koniec czerwca tego roku. Planujemy również przeznaczyć te środki na zagospodarowanie naszej perełki, czyli Góry Zyndrama, warowni na Górze Zyndrama, udostępnić ją komunikacyjnie, żeby tam można było swobodnie dojechać autokarem, żeby zrobić projekt koncepcyjny zagospodarowania i możliwości przedstawienia, udostępnienia to mieszkańcom. Również w szczególności chcemy w dalszym ciągu rozbudowywać nasz produkt lokalny, czyli ścieżki biegowo-rowerowe Velo Dunajec i zlokalizowany w widłach rzeki Dunajec, Lichnia i Czarna Woda nasz park nad Dunajcem w Łącku. W ubiegłym roku wykonaliśmy tam pump track, który cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Z tych pieniędzy chcemy wykonać skatepark. Podpisaliśmy już umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Również chcemy tam poszerzyć place zabaw o strefę wspinaczkową. Też jesteśmy bardzo zaawansowani, ponieważ już mamy prace projektowe są w trakcie opracowania i będziemy składać wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Przeznaczymy również te pieniądze na budowę budynku wielofunkcyjnego w Obidzy. Przetarg w tym temacie też został już ogłoszony. Bodajże za 2 tygodnie będziemy próbowali otwierać te oferty. Zobaczymy, co rynek pokaże. Resztę środków zamierzamy przeznaczyć na drobniejsze inwestycje, place zabaw w poszczególnych miejscowościach, Jazowsko, Czerniec, tak żeby równomierny rozwój naszej gminy był. Bardzo dziękujemy za tą pomoc w tych ciężkich czasach. Myślę, że te pieniądze zostaną pożytecznie zainwestowane i terminowo rozliczone. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że tworzy się tutaj przed Państwem obraz tej historii prawdziwej, jak to rzeczywiście w praktyce wyglądało pozyskiwanie tych środków. Nie jest tajemnicą, że wszyscy siedzący tutaj włodarze bardzo często jeżdżą do Krakowa, do Warszawy w celu pozyskiwania środków. I ja również, będąc w grudniu 2020 roku, pamiętam moją rozmowę z panem ministrem Andrzejem Gutem Mostowym, który poinformował mnie o takim pomyśle właśnie dla ziem górskich, o tym, że wszystkie gminy będą bez względu na barwy polityczne objęte tym programem. I pamiętam, że po kolejnej wizycie w styczniu zrobiliśmy duże spotkanie tutaj w ratuszu, zastanawiając się, jak wydać te środki, które mogą być wsparciem w tym właśnie trudnym czasie COVID-u, kiedy spodziewamy się spadku dochodów z PIT-u, z CIT-u, to co wcześniej włodarze mówili tutaj na temat dochodów własnych, i tutaj ta wyciągnięta ręka ze strony pana premiera Jarosława Gowina no rzeczywiście jest bardzo ważna. W Nowym Sączu chcemy utrzymać tempo inwestycji, pomimo tego, że oczywiście budżet jest bardzo trudny, jest obciążony teraz tym COVID-owym obciążeniem.
I stąd podzieliliśmy takie na dwie grupy te inwestycje, które, nad którymi zaczęliśmy pracować 6 stycznia. Pierwsza grupa to tematy infrastrukturalne, bo to też jest kwestia skierowania do mieszkańców tej oferty, podniesienia jakości życia, ale również komfortu osób przyjeżdżających do Nowego Sącza, poprawienia atrakcyjności miasta dla odwiedzających. Stąd część środków od razu chcieliśmy przeznaczyć na dofinansowanie inwestycji na 29 listopada. Przypominam, że to kwota 5 milionów złotych w totalu, natomiast część tych środków to oczywiście będzie udział własny, którym może być właśnie środki z ministerstwa. Drugą taką drogą, którą chcemy w tym roku wyremontować, to ulica Młyńska razem z rondem pod szpitalem, który jest w złym stanie. Przy okazji wpisze się to także w inwestycje pozostałe miejskie, między innymi budowę stadionu Sandecji. I oczywiście bardziej ta część skierowana i dla turystów, i dla mieszkańców, czyli podniesienie atrakcyjności ciekawych miejsc publicznych, tej przestrzeni publicznej. To, co obiecywałem od 2 lat, czyli rewitalizacja Kocich Plant, między innymi dzięki właśnie temu programowi stanie się w tym roku faktem. To ma być przestrzeń, gdzie sądeczanie wrócą na spacery, kiedy oprócz tego, co zrobiliśmy, czyli remontu ulicy Kunegundy, remontu ulicy Grodzkiej, stworzenia tam bezpiecznych warunków drogowych, także odzyskają właśnie Kocie Planty dawny blask. I oczywiście też to, co mieszkańcy pewnie zauważą, to całkowita rewitalizacja zielono-niebieską infrastrukturą otoczenia szkoły podstawowej nr 15 oraz zespołu przedszkoli przy ulicy Paderewskiego. To coś, na co czekają nasze dzieciaki, rodzice, to teren, który służy mieszkańcom przez wiele lat. Na koniec jeszcze raz, tak jak pozostali włodarze, chciałem podziękować za to, że mogliśmy na początku lutego już zamknąć ten projekt, złożyć wnioski i dzięki konsultacjom, które odbywały się w ministerstwie, rozmową z panem Krzysztofem Głucem, z panem ministrem Andrzejem Gutem Mostowym, który w sposób szczególny zajmuje się przecież tymi terenami górskimi i tematami turystyki, z dyrektorem gabinetu politycznego pana premiera, możemy dzisiaj powiedzieć, że jest ten wspólny sukces całego regionu. Tak jak tutaj pan burmistrz powiedział, to dziesiątki milionów złotych, które spłynęły do powiatu nowosądeckiego, ale także do całego pasa górskiego, przecież nie tylko to było województwo nawet małopolskie. Także dziękuję jeszcze raz bardzo. Cieszę się, że to tempo inwestycji będziemy utrzymywać w Nowym Sączu. Dziękując panom za udział w tej konferencji, chcę podkreślić jedną istotną rzecz, że cały kraj w tej chwili będzie zmagał się z pokonaniem tego, co przyniósł nam ostatni rok. Bardzo trudny rok dla gospodarki, dla społeczeństwa, dla samorządów. I wiele dyskusji też w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odbywa się na temat tego, jak rzeczywiście długoterminowo podejść do skutków tego kryzysu, w jaki sposób sobie z nimi radzić. I generalna decyzja brzmi tak, że odbudowywać, ale przez rozwój. Ten program ma właśnie temu służyć. Jak państwo usłyszeli, te inwestycje, o których mówili panowie, to są inwestycje ukierunkowane na rozwój, na przynoszenie kolejnych korzyści, na multiplikowanie efektu. I tak naprawdę o to w tym chodzi. I rzeczywiście tutaj ja bardzo dziękuję za te głosy, które w trakcie konsultacji otrzymaliśmy od pana prezydenta, od panów burmistrzów. Pan wójt Jan Dziedzina również był niezwykle aktywny. Jest przecież w tej chwili w Radzie, która wspiera pana ministra Andrzeja Guta Mostowego, więc ten kontakt jest utrzymywany. I jeszcze raz powiedziałem, tak jak powiedziałem, wiele rzeczy można robić, ale można je robić wtedy, kiedy rozmawia się z tymi, których te projekty dotyczą, i myślę, że to jest właśnie przykład takiego podejścia. I też został uruchomiony nabór wniosków, do czego bardzo zachęcam, na alternatywne źródła energii. Można je składać w Wydziale Środowiska, dowiadywać się wszystkiego. To mogą być pompy ciepła, fotowoltaika. Generalnie zmierzamy do wygaszania pieców węglowych oczywiście. 60% dofinansowania, które można uzyskać,
Ja wczoraj o tym mówiłem na live'ie na Facebooku, ale pewnie będziemy jeszcze o tym więcej podkreślać ten projekt, bo rzeczywiście docelowo jest bardzo ważny. No też myślę, że w tym gronie możemy powiedzieć, że 17 podmiotów, jednostek samorządu terytorialnego podpisało, parafowało już statut sądeckiego obszaru funkcjonalnego. Jeszcze raz to chcę podkreślić, bo idziemy w tym samym kierunku. W dyskusjach wewnętrznych rzeczywiście to czyste powietrze jest bardzo mocno podkreślane. Ja nie ukrywam, że jestem zwolennikiem być może radykalnego rozwiązania, ale żeby 100% środków przeznaczyć na wymianę pieców węglowych, na inne źródła energii, czy to na gaz, czy to na gaz butlowy, czy to na pompy ciepła, czy na fotowoltaikę. W zależności czasem są przecież utrudnienia z dostępem do tego gazu z sieci. Po to, żeby rzeczywiście w roku 2023-2024 można było wdrożyć ten program całkowitego zamknięcia opalania węglem naszych domostw, a będzie to problem w dużej skali i będzie dotyczył całego regionu. Dlatego będę tak wnioskował, żeby całość środków, które mamy otrzymać dla MOF-u Nowy Sącz, było na to przeznaczone. Oczywiście tutaj traktujemy się po partnersku, będą głosy pewnie też inne, będą włodarze mieli inne pomysły, ale to byłaby rzecz, która rzeczywiście demokratycznie by była, wiązałaby wszystkich, bo dotyczy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i wymiana kotła w Chełmcu czy w Rytrze powoduje także poprawę powietrza w Nowym Sączu i vice versa, w drugą stronę działa to tak samo. Oczywiście jest to faza dyskusji, rozmów. Zaczęliśmy budować strategię dla całego miejskiego obszaru funkcjonalnego, ale na pewno jednym z głównych głosów to jest właśnie ten kierunek. Czyli w tej chwili robimy to, co możemy, począwszy od kontroli, które są przeprowadzane cały czas i efekty tych kontroli Państwo czasem widzicie jako takie też informacje, odpryski mediowe, że wyłapujemy osoby, które jeszcze palą w Nowym Sączu śmieciami w swoich piecach i są skierowane wtedy sprawy do sądu o ukaranie takich przedsiębiorców nawet. Natomiast druga strona to jest wspieranie właśnie otrzymywania możliwości środków na alternatywne źródła energii. Tak jak powiedziałem, w tym momencie to jest 60% do tych instalacji jak pompy ciepła, jak fotowoltaika. Oraz ten kierunek trzeci, czyli dojście prawdopodobnie do całkowitego zakazu palenia węglem. Trzeba będzie tą decyzję w pewnym momencie się z nią zmierzyć, ale żebyśmy się mogli z nią zmierzyć, to trzeba wesprzeć tych mieszkańców, którzy po prostu w tej chwili nie mają takich możliwości. I to dotyczy całego regionu. Bardzo dziękujemy. Dużo zdrowia.